Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Jeśli iść za Jezusem, to tak naprawdę, a nie na niby. Droga, którą jest chrześcijaństwo, jest drogą wymagającą, ale jednocześnie najpiękniejszą ze wszystkich. To, co przychodzi nam w życiu bez większego trudu, bez wysiłku, jest przez nas niedoceniane. Wartość ma to, w czego zdobycie musimy włożyć wiele energii. Jezus stawia nam wymagania, które możemy przejść, tylko trzeba się zaprzeć samego siebie. W pójściu za Nim nie ma niemiłych niespodzianek. Droga Jezusa, czyli styl Jego życia, został dobrze opisany na kartach Biblii. Wiemy zatem, kogo i jak mamy naśladować. Tu nie ma rzeczy niepewnych, które mogłyby budzić lęk. Skąd zatem On się bierze w nas? Przecież tak niewielu chrześcijan radykalnie podąża za Chrystusem. Czego się obawiają? Że stracą przywileje? Że będą musieli wstać z wygodnej kanapy i stracić wszystko, co z takim mozołem budowali? Obawy budzą się tylko wtedy, gdy przeceniamy życie doczesne, równocześnie nie doceniając życia wiecznego. To prawda, że pójście za Chrystusem wiąże się z pewnym ryzykiem, ale źródłem tego ryzyka nie jest wcale Chrystus, ale my sami. Słowo Chrystusa jest trwałe, a Jego obietnice niezmienne. Tylko nasza niestałość, nasza niewierność może przekreślić Boży plan wobec nas. Bóg dał nam wolność w wyborze życiowej drogi, ale tylko jedna kończy się sukcesem. To ta droga, która wiedzie do Niego.